Co za tragedia. Słynny malarz nie żyje. Tomasz Ciecierski był znany na całym świecie. Tomasz Ciecierski zmarł 15 sierpnia 2024 roku. Jego prace przeszły do historii światowej sztuki. Artysta był wieloletnim nauczycielem i wychowawcą kolejnych pokoleń malarzy. Ciecierski wykładał na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Odszedł w wieku 78 lat. Nie żyje Tomasz Ciecierski. Wybitny polski malarz zmarł 15 sierpnia 2024 roku w wieku 78 lat. Artysta był wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Malarz współtworzył galerię Foxhall, Wettering Galerię w Amsterdamie i galerię Hansa Streuw w Düsseldorfie. Do Polski wrócił dla miłości. Tomasz Ciecierski w 1971 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Po studiach wyjechał do USA, ale wrócił do Polski z powodu wielkiej miłości. Malarz wielokrotnie podkreślał, że nigdy nie żałował tej decyzji. Ciecierski do 1985 roku był wykładowcą w ASP w Warszawie. Bardzo lubiłem uczyć, jednak cała otoczka uczelni była szalenie męcząca. Był pokoik asystentów, po południu zaczynało się tam piwo, wino i tak dalej. Na pytania, czy nie napiję się z nimi, uciekałem. Po prostu uciekałem. Ważniejsza była dla mnie sztuka niż alkohol, tak wspominał te czasy wielki malarz. Tomasz Ciecierski pochodził z artystycznej, krakowskiej rodziny, jego ojciec był aktorem. Malarz zawsze podkreślał, że wychowanie ukształtowało jego życiową drogę. Jako chłopak bardzo lubiłem malować i rysować. Moi rodzice interesowali się sztuką, bywałem z nimi w muzeach. Ojciec nie miał awangardowych zapędów, jeśli chodzi o sztukę, ale kilka rzeczy ciekawych kupił. W moim domu od podłogi do sufitu wisiały ciekawe rzeczy, dużo malarstwa i grafik. Jako chłopak bardzo lubiłem malować i rysować. Wiedziałem, że będę zdawał na akademię i w nocy, kiedy wszyscy spali, ja pod stołem malowałem i malowałem, mówił Ciecierski w polskim radiu. W 1999 roku Tomasz Ciecierski otrzymał prestiżową nagrodę Jana Cybisa za dorobek twórczy. Najsłynniejsze prace wybitnego malarza to Malarstwo z 2002 roku i Bez tytułu z 2004 roku. Tomasz Ciecierski specjalizował się w malowaniu pejzaży. Jego prace miały charakter patchworkowy, często były zbiorem fotografii, które zbierał w swoich licznych podróżach.